Mieszkańcy Kalisza odpowiadają na antysemicki marsz nacjonalistów w Dzień Niepodległości. Wyszli na ulicę, by pokazać, że z okrzykami śmierć Żydom nie mają nic wspólnego. Równie jednoznacznie zareagował Kościół i prezydent. Prokuratura wszczęła śledztwo. Mira Skórka. Nie ma zgody! Nie ma zgody! To odpowiedź mieszkańców miasta na czwartkowy antysemicki marsz nacjonalistów. To nie jest prawdziwa twarz Kalisza. Jak pan zobaczy w historii, to my byliśmy takim miastem wielokulturowym. Mieszkańcy zebrali się na rynku w tym samym miejscu, gdzie 3 dni temu w Święto Niepodległości spalono reprint statutu kaliskiego. Tu jest Polska, a nie Polin! To dokument z XIII wieku, który dawał przywileje Żydom. To dzisiejsze wydarzenie ma charakter próby zmazania tych pilwocin z twarzy Kalisza. Antysemicką manifestację dziś potępił prezydent. Barbarzyństwo, którego dopuściła się grupa chuliganów w Kaliszu, stoi w sprzeczności z wartościami, na których oparta jest Rzeczpospolita. To haniebne, skandaliczne. Prokuratura dziś wszczęła śledztwo, analizuje dowody. Minister Spraw Wewnętrznych jutro będzie rozmawiał o tych wydarzeniach z prokuratorem krajowym. Mariusz Kamiński przekonywał, że prezydent Kalisza powinien przerwać manifestację. Tego nie uczynił, co jest moim zdaniem wielkim błędem i zaniedbaniem. Zostaną podjęte w tym zakresie odpowiednie działania i mam nadzieję, że osoby, które organizowały to zgromadzenie haniebne, poniosą konsekwencje prawne. Prezydent Kalisza, obecny na dzisiejszym proteście, tłumaczy, że nie przerwał manifestacji z obawy o konsekwencje takiej decyzji. Baliśmy się, że ten marsz może przeobrazić się w bardziej taką, eskalować bardziej taką niebezpieczną stronę. Doszło do tego, że prezydent miasta się boi. No nie wolno się bać, no i dlatego tu jestem pokazać, że my się nie będziemy bać i ten faszyzm, jak go teraz nie zlikwidujemy, to on się dalej rozlezie. Śmierć wrogom ojczyzny! Antysemicką demonstrację skrytykował minister spraw zagranicznych Izraela, ale jednocześnie pochwalił polskie władze za reakcję. Wydarzenia w Kaliszu we wspólnym oświadczeniu potępili przedstawiciele 7 kościołów i wspólnot chrześcijańskich. Wszyscy jako chrześcijanie sprzeciwiamy się tego typu sytuacjom, wyrażamy nas sprzeciw, chcemy budować świat na wartościach wynikających z Ewangelii. W czwartek policja wylegitymowała organizatorów marszu i ukarała ich mandatami, ale za wulgaryzmy. Mira Skórka, Wydarzenia.